biblioteka pełni bardzo ważną funkcję. Ja nazywam ją zawsze multimedialnym sercem szkoły. Ponieważ wiadomo, biblioteka to też książki, ale to także informacje, więc przychodzą do biblioteki uczniowie, przychodzą nauczyciele po to, żeby zdobyć te informacje, żeby poczytać. Dzisiaj czytamy nie tylko papierowe książki, dzisiaj świat współczesnej książki to także audiobooki, to także e-booki i takie elementy również w bibliotece powinny się znaleźć. Myślę, że ważne jest też to, aby dzieci i ogólnie młodzież zachęcić do tego, żeby z bibliotek korzystała. Wzrost czytelnictwa jest jednym z kierunków naszej polityki edukacyjnej. Jak wszyscy wiemy, czytanie w każdej formie rozwija, kształtuje wyobraźnię. To, dlaczego angażujemy się w rynek cyfryzacji bibliotek, wynika właśnie z tego. Głównym założeniem systemu e-biblio jest przeniesienie biblioteki do kieszeni czytelnika, do kieszeni ucznia. Chcemy, aby dzięki temu systemowi biblioteka stała się bardziej dostępna, bardziej otwarta na potrzeby współczesnego ucznia i aby umożliwiała komunikację właśnie uczniów z szkołą. Dzięki aplikacji e-biblio uczeń na spokojnie, w komfortowych dla siebie i sprzyjających warunkach, na przykład w domu, może zapoznać się z katalogiem książek dostępnych w szkole, zapoznać się z ich opisami, zobaczyć, które z nich są dostępne, a następnie zarezerwować i wypożyczyć taką książkę. Dzięki temu, będąc w szkole, może już tylko iść, odebrać tą książkę i przejść bezpośrednio z nią do czytania, do lektury.